Jak wybierasz ginekologa, to wolisz kobietę czy mężczyznę? Zawsze chodzę do kobiet. Zawsze. Chodziłam do jednej pani, tylko poszła już na emeryturę. Fajna była. A teraz chodzę do w Warszawie do takiej pani. I też jest super, ale jakoś nie mogłabym pójść do ginekologa mężczyzny. No. A jak pierwszy raz byłam u ginekologa i mi się pani kazała rozebrać, to się popłakałam. To było takie dziwne dla mnie. Nie podobało mi się. Faceci jako ginekolodzy podobno są lepsi? No, jakbym tak... Nie chciałabym, żeby mnie tam pan ginekolog oglądał. Jakoś. A jak wy byście szli... Jak się nazywa ten ginekolog, tylko że u mężczyzn? Urolog. No to jakbyście szli do urologa, to byście chcieli iść do kobiety czy do mężczyzny? Do kobiety? A co by było, jakbyście... Pani każe wam się rozebrać, a wy uznajecie, że to jest... Że zachowanie pani jest takie bardzo miłe i w ogóle, i fajnie, i jakby... No wiecie... To fajnie? To przypał. No właśnie, wydaje mi się, że to przypał trochę, nie? Umiem to powstrzymać? O. Ja myślę, że one są już przyzwyczajone. No, no tak, ale to nie znaczy, że tobie głupio nie jest. Czy jest wam głupio, czy wam nie jest głupio. No mi by było. Jakbym była facetem, to mi też by było. Chyba, nie wiem. Nie jest, zależy. Te... A jakbyście byli u faceta na badaniu i on by was jakoś tak złapał, żebyście się miło poczuli, to czy wtedy nie jest gorzej? Wtedy chyba głupio. A może byście właśnie odkryli swoją nową drogę życia? Kto wie? Kto wie?